Kiedy do kin wchodzi głupi horror, który opowiada o jakichś morderczych zwierzętach, w tym przypadku pająkach, jestem na sali kinowej. Jakaś stara baba do bloku wzywa speca od tępienia robali i okazuje się, że w ścianie grasują krwiożercze pająki, czy tam jeden wielki krwiożerczy pająk. Jakaś dziewczyna znajduje takiego małego pajączka, zaczyna się nim opiekować, no i wiecie do czego to doprowadzi. Tak właśnie przedstawia się fabuła filmu Sting, czyli w Polsce Gniazdo Pająka. Bo nie wiem, Sting by nas pozwał albo co. Uwielbiam głupie horrory. Uwielbiam horrory, które wiedzą od początku, że są po prostu chałą, szmirą i się tym bawią. Bawią się takie horrory jak Węże w samolocie, jak chociażby, nie wiem, Pirania 3DD. To są filmy, na które lubię po prostu iść i się totalnie na nich odmurzyć. Śmiać się jak po prostu jak ten wujek z wesela na takich filmach. Obżerać się popcornem, który leci po mnie, więcej wpada mi na spodnie niż do ryja, bo po prostu nie mogę utrzymać tej ręki z popcornem ze śmiechu. Uwielbiam takie filmy. Natomiast jest jeden ważny szkopuł. Te filmy muszą się właśnie tym bawić, tym, że są słabe, tym, że mają ograniczony budżet, mają słabych aktorów. Muszą się tym po prostu bawić. Więc czy tak do końca jest z tym filmem? W oryginale tytuł tego filmu to Sting, czyli nie ten piosenkarz i nie ten też kiedyś był taki wrestler, tylko Żądło. I też nie ten film Żądło, stary. Ale Sting. I tak mówię, kurde, ta dziewczynka w którymś momencie nazywa tego pająka Sting. I mówię, Sting to jest żądło. To jest pająk. Pająki nie mają żądła. Czemu ona go, kurwa, nazwała Sting? Więc mamy tą rodzinę. Tam jest ta córka, która jest, powiedzmy, główną bohaterką, tam nastolatka, czy tam, no, tak pod koło 10 mi tutaj. Nie pamiętam, czy w filmie było mówione, ile ona ma dokładnie lat. Jeżeli było mówione, to nie, po prostu nie zarejestrowałem, bo już stary jestem. No i tam jest mama, tata i jeszcze mały bobasek. A oni mieszkają w bloku. W bloku, w takiej kamienicy. Kamienica jak u nas w Łodzi niemalże. Wyglądająca i tak pająki też podobne latają w sumie u nas w kamienicach, więc... W sumie poczułem się dosyć tutaj jak u siebie. No i w którymś momencie po prostu pająk, którego nasza dziewczyna łapie i go tam hoduje sobie, on się uwalnia, zaczyna rosnąć z niego wielki skurczybyk, no i zaczyna opanowywać powoli tą całą kamienicę, oczywiście po drodze robiąc różne dziwne rzeczy z jego mieszkańcami. I jest to oczywiście koncepcja starusieńka jak świat. Koncepcja tego zamknięcia w bloku troszeczkę mi się skojarzyła z Evil Dead, tym ostatnim, ale to nie jest tego typu film, w sensie nawet nie bawi się tą konwencją w ten sposób, bo jest bardziej niby zrobiony na śmiesznie, tylko osobiście mnie kurka wodna nie śmieszył. Bo tak jak wspomniałem, tego typu filmy muszą się tym bawić. Niech to będzie jak o tym zabójczym leniwcu, niech on zacznie pisać SMS, niech się cokolwiek zadzieje innego. Tutaj jest troszeczkę gore, jest troszeczkę obrzydliwości dla osób, które cierpią na arachnofobię. Pragnę ich uspokoić. Pająk jest tak obrzydliwie źle zrobiony, tak brzydko zrobiony komputerowo, że nie ma prawa, żeby ktoś go pomylił z faktycznym pająkiem. No ale czasami tam się zdarzają sceny, że mamy jakieś zbliżenia i widać, że to jest zrobione już praktycznie i wtedy ewentualnie, kiedy nasi bohaterowie spotykają się twarzą w twarz z takim pająkiem, no to faktycznie może to być dosyć obrzydliwe. I jest dosłownie dwie czy trzy takie kreatywne sceny z tym pająkiem, że coś się dzieje. I najbardziej kreatywna scena według mnie, a właściwie efekt działania tego pająka jest w przypadku nie człowieka, którego on tam gdzieś napada po drodze, tylko papugi, biednej papugi, która po prostu, wiecie, psa nie można ruszyć, no bo ludzie się oburzą, że jak psa by pająk zabił, ale już papugę to tam chrzanić, ten drób, niech go tam zżera. Więc to jest chyba najbardziej kreatywna scena i to był wielki minus, no bo jeżeli większość ludzi ginie przez to, że zostaje wciągnięta przez pająka, którego nie widać, tylko gdzieś tam z zawinkla po prostu ktoś kogoś wciąga i nie wiem, i ewentualnie krew jakaś tam bryźnie, no to słabiutko, no to tylko tyle przez ten, no tyle było filmów już o pająkach i cały czas wałkujemy jedno i to samo. Pająk kogoś wciąga do szybu wentylacyjnego albo za drzwi go wciąga. God damn it, no, pobawmy się tym trochę. Ten film też czerpie bardzo mocne inspiracje. Inspiracje z takich klasyków jak Szczęki,
Alien, Predator, wręcz te dialogi wyciągane, tak, czyli skoro krwawi, to można go zabić, albo scena właściwie wyjęta z pierwszego Terminatora na końcu tego filmu. No fajnie, no bardzo fajne są takie smaczki, ale jeżeli to jest jedyny gimmick właściwie, który ma nas przekonać, że to niby ma jakąś wartość, bo czerpiemy od tych najlepszych, tak, od tych klasyków gatunku, no to kurde, no to troszeczkę słabo niestety. Dlatego dla filmu Gniazdo Pająka, czyli Sting, w mojej opinii może być tylko jedna ocena. Bo przy Sting co najwyżej możesz posłuchać Stinga, strzelić Palm Face'a. Zero tutaj kreatywności, bo kreatywność skończyła się tylko na tym, żeby po prostu inspirować się innymi. Zero jakiejś, wiecie, takiej sceny, przez którą można by było ten film po prostu zapamiętać. Charyzmatycznych bohaterów też tutaj brakuje, no właściwie tutaj się mało co zgadza, no nie wiem, no całkowicie mnie ten film rozczarował, myślałem, że chociaż dostanę jedną, dwie sceny, no może ta z papugą, ale nie wiem, czy aż tak zapadnie mi ona w pamięć, żeby tutaj się jakoś mocno rozwodzić nad tym, no niestety, no stracony potencjał, nic ciekawego, nic kreatywnego, widzieliście to już dziesiątki razy, jeżeli jesteście fanami tego typu badziewiastych filmów. Także na tą chwilę to tyle, moi drodzy. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli wam się podobało. Komentarze oczywiście są wasze. Jaki badziewny film wy najbardziej lubicie? Albo taki, wiecie, film o zabójczych zwierzętach, który moglibyście polecić. Bestia nawet z Ildisem... Nawet Bestia z Ildisem Elbą sprzed roku czy dwóch była całkiem spoko filmem, ale no... Tam był jakiś pomysł i tam był charyzmatyczny aktor, a tutaj ani tego, ani tego. Także dziękuję wam bardzo, moi drodzy. Kłania się Ormando. Do następnego i cześć.